Witam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co by się stało, gdyby jedna osoba miała Sharingana oraz Byakugana. Zapraszam. Standardowo to najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający w tych trudnych czasach. Dzięki. Zaczniemy najpierw od tego, co od razu nasuwa się na myśl, czyli jakieś nowe dojutsu, które by łączyły niektóre cechy Sharingana i niektóre cechy Byakugana. Tak jak to jest z Rinneganem, po połączeniu czakry Asury i Indry można przebudzić właśnie to dojutsu. Mimo wszystko nie wolno zapominać o Tenseiganie, który jest właśnie następstwem połączenia czakry Otsutsuki i Hyuga. Załóżmy jednak, że powstałoby jakieś nowe dojutsu, jakieś Byaku Sharingan czy inny Shari Byakugan, nieważna jest ta nazwa. Jak mogłoby to wyglądać? I nie chodzi mi tylko o wygląd, a raczej jakie płynęłyby z tego benefity. Jednak możemy znaleźć fanowskie przeróbki tych dwóch dojutsu i powiem wam, że niektóre wyglądają całkiem ciekawie. Można się domyślać, że wraz z takim połączeniem wyszłoby naprawdę wiele ciekawych technik, jednak z drugiej strony nie można zapominać też o negatywnych efektach. W przypadku Rinnegana chociażby wydaje się, że użytkownik nie widzi przepływu czakry przeciwnika, mimo tego, że Sharingan to potrafi. Nie inaczej pewnie byłoby też tutaj. Akurat w kwestii przepływu czakry nie powinno być problemu, bo i Sharingan i Byakugan jest w pewnym stopniu w stanie zobaczyć właśnie czakrę przeciwnika. Tak czy siak możemy być pewni, że wraz z takim połączeniem użytkownik stałby się niewiarygodnie silny. Benefity płynące z posiadania Byakugana to bardzo defensywne umiejętności, jak prawie idealne pole widzenia, bo aż na 359 stopni oraz chociażby blokowanie punktów Tenketsu, które też jest bardzo fajną formą zablokowania czakry użytkownika. Z drugiej strony mamy Sharingana i przewidywanie ruchów czy kopiowanie technik, no i oczywiście najważniejsze, czyli Genjutsu, które zostałoby wzmocnione dzięki właśnie Byakuganowi, jak to wykorzystywała Kaguya, by zwiększyć zasięg Byakugana z nieskończonym Tsukuyomi. Podsumowując, to dojutsu mogłoby poważnie namieszać, gdyby je oczywiście rozwinęli. Może byłoby porównywalne nawet z Rinneganem, albo je przewyższało. Dodatkowo Genjutsu byłoby na potężnym poziomie i dużo prościej byłoby je rzucić. Przede wszystkim możemy pewni być jednego. Jakie to dojutsu nie byłoby świetne, nie byłoby też tak, że miałby je każdy, kto posiada geny Uchiha i Hyuga. I w jednym i w drugim przypadku jest tak, że nie każdy przebudza Byakugana w klanie Hyuga i tak samo nie każdy przebudza Sharingana w klanie Uchiha. Dodatkowo nawet jeśli użytkownik byłby na tyle zdolny, aby przebudzić to nowe dojutsu połączone z dwóch poprzednich, to też szansa byłaby na to całkiem niska, tak jak właśnie w przypadku Madary. Wszczepił on sobie komórki Hashiramy i dopiero pod koniec swojego życia udało mu się przebudzić właśnie Rinnegana, a przecież był to naprawdę silny jegomość. Tak naprawdę jednak to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, miało tylko trochę sensu, dlatego że Masashi Kishimoto w jednym z wywiadów przyznał, że połączenie Sharingana i Byakugana spowodowałoby, uwaga, uwaga, posiadanie jednego oka takiego, a drugiego takiego. Jednak powiedział to tak luźno, na szybko, bez pewności, dlatego że prawdopodobnie nawet nigdy o tym nie myślał, dlatego pozwoliłem sobie na poprzednią dywagację. Przeanalizujmy jednak, co by się stało, gdyby tak się wszystko potoczyło. Tak jak mówiłem, w jednym ze swoich filmików niestety Byakugan wygląda strasznie biednie w porównaniu do takiego Sharingana, którego rozwijano praktycznie przez całe anime, czy nawet w przypadku do Rinnegana, którego zobaczyliśmy znacznie później. Dlatego na przykład w przypadku Sharingana wiemy, że użytkownik, który posiada tylko jedno z oczu, nie jest w stanie używać Susano. Ale już w przypadku Byakugana nie wiemy, co się dzieje, gdy ktoś posiada tylko jedno oko. U Kakashiego nie wyglądało na to, żeby posiadanie tylko jednego Sharingana zmniejszało jego umiejętności. Oczywiście potrzebowało większej ilości czakry, aby z niego korzystać, ale dawało mu one pełne pole do popisu. Możemy śmiało zakładać, że tak samo byłoby w przypadku Byakugana. Dokładnie tak samo możemy przyjąć, że użytkownik ten mógłby używać umiejętności Byakugana jak i Sharingana, tak jak to robi Sasuke, który używa i benefitów płynących ze swojego Sharingana, jak i z Rinnegana. Tak czy siak uważam, że byłaby to słabsza opcja niż właśnie połączenie tych oczu, tak jak opowiadałem o tym na początku.
Pierwsza sprawa to taka, że użytkownik musiałby najpewniej używać oddzielnie jednego oka i oddzielnie drugiego, co powoduje, że używa na przykład Byakugana do wytropienia przeciwnika za drzewami czy ścianami, a następnie musiałby tak jakby wyłączyć tego Byakugana i używać Sharingana do powiedzmy kopiowania ruchów przeciwnika, co jest oczywiście gorsze niż robienie tego jednocześnie w przypadku nowego dojutsu łączącego te dwie techniki oczne. Oczywiście niekoniecznie musiałoby tak być, przecież Sasuke potrafił używać Rinnegana i swojego Sharingana naraz, przyciągając Naruto, a następnie używając Amaterasu. Z tym, że i Sharingana i Byakugana się tak jakby włącza, nie jest on zawsze aktywny, w przeciwieństwie do Rinnegana Sasuke, dlatego ciężko powiedzieć, czy użytkownik byłby w stanie aktywować jedno i drugie dojutsu naraz. Zresztą oczywiste jest, że taki Rinnegan w dwóch oczach jest mocniejszy niż Sharingan w jednym i Rinnegan w drugim, dlatego nie widzę opcji, dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej. Kolejnym argumentem, dlaczego to byłoby słabsze niż połączenie dwóch dojutsu w jedno, jest to, że pożerałoby to więcej czakry. Nasuwa się to z automatu, skoro taki Kakashi używał Sharingana, a przez to, że się z nim nie urodził, zabiera on więcej czakry, tak samo pewnie było z Ao, który nie posiadał Byakugana w sposób naturalny. Znaczy to tyle, że użytkownik, który miałby jedno i drugie dojutsu, byłby zawsze podatny na tego typu defekt. Chyba że jakimś cudem dziecko zrodzone z Uchihy i Hyugi przebudziłoby dwa różne dojutsu, ale raczej tak by nie było. Bo zobaczcie, jeśli byłby sobie taki Sasuke i ktoś by mu podmienił jednego Sharingana na Byakugana, to z automatu Byakugan zabierałby więcej czakry. Z drugiej strony, jeśli takiej Hinacie zabrać jednego Byakugana i wstawić Sharingana, to analogicznie właśnie dojutsu Uchihy pożerałoby jej czakrę. Nie wspomnę tutaj nawet o osobniku, który nie posiadałby ani jednego, ani drugiego dojutsu naturalnie i wszczepiłby sobie je oba. Ogólnie zdaje się też, że posiadając dwa różne typy oczu, taki osobnik miałby dużo trudniej je wymasterować. W końcu to są dwa zupełnie inne dojutsu, więc połączenie ich kombinacji mogłoby być czasochłonne, ale zresztą pewnie zaraz w anime by ktoś bez większych problemów to ogarnął. Przeanalizujmy na szybko jeszcze, jakie korzyści niosłoby takie połączenie. Po pierwsze, prawie idealne pole widzenia dzięki 359 stopniom Byakugana oraz przewidywania ruchów przeciwnika dzięki Sharinganowi. Po drugie, widoczny przepływ czakry oraz punktów Tenketsu. Dzięki Byakuganowi w połączeniu z umiejętnościami Sharingana do obserwacji szybkich ruchów przeciwnika pozwalałoby jeszcze szybciej dosięgnąć tych punktów Tenketsu. Po trzecie, kopiowanie ruchów przeciwnika w połączeniu z taijutsu klanu Hyuga daje praktycznie idealną obronę. Po czwarte, świetne genjutsu dzięki po prostu umiejętnościom Sharingana i wzmocnieniu ich Byakuganem dającym dalekie pole widzenia, nawet na kilka kilometrów. Z dodatkowych rzeczy są jeszcze takie techniki jak Izanami i Izanagi, ale z racji, że są one w sumie jednorazowe, nie wiem czy warto na nich bazować. Z takiego połączenia wychodzi naprawdę silny przeciwnik. Wiadomo, zależy jeszcze od tego, czy on to ogarnie, czy nie, ale naprawdę jest tu tyle kombinacji, że bardzo ciężko znaleźć słaby punkt, ale fabuła pewnie by jakoś to obeszła. Prawdopodobnie też dlatego Kishimoto nigdy nie wprowadził takiej kombinacji, myśląc, że mogłaby być zbyt mocna lub nie wiedział po prostu, jak ją poprowadzić. Osobiście chętnie bym zobaczył coś takiego w akcji i może nawet nie wykluczone, że kiedyś to zobaczymy, jednakże równie dobrze mogłoby to zostać poprowadzone źle lub to, co zostało ustalone przedtem, mogłoby zostać złamane, bo jak to jest w shonenach, jest coraz więcej zmiennych, które zaburzają spójność kolejnych wydarzeń. Powiem wam tak, nigdy nie lubiłem, jak jakaś konstantynopolitańczykowianeczka dywagowała na jakiś temat, który dla widza był bardzo pejoratywny. Konkluzja z tego wszystkiego jest bardzo trywialna. Eskaluje w tym wywodzie ilość trudnych słów, jednocześnie prokrastynując, a powód tego jest wręcz relewantny. Robię to z jednego powodu. Jestem normalnym dyletantem, który marnuje wasz czas w celu dobicia do 10 minut. Tak naprawdę wszystkie te słowa wziąłem z jednej strony, ale chyba lepiej tak sztucznie przedłużyć filmik niż czarnym ekranem. Tak czy siak, to już by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy wy macie jakieś przemyślenia co do tego połączenia dojutsu. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!